Rozmowa dnia, Michał Adamski, dzień dobry, witam Państwa. Kolejny etap przygotowań do wyborów parlamentarnych zakończony. O północy minął termin zgłaszania list kandydatów na posłów i senatorów. Część zgłoszeń dotarła w ostatniej chwili, dlatego komisarze wyborczy w regionie jeszcze je weryfikują. Tak jest na przykład w Toruniu, a gościem programu jest dr Izabela Kapsa z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Pani doktor, patrzę na te listy, widzę partie obecne na polskiej scenie politycznej już od dobrych paru lat, ale widzę też zupełnie nowe inicjatywy polityczne. Czy to może być jakieś zaskoczenie, że udało się zarejestrować im listy? Może być to zaskoczenie, ale też jest to na pewno pokłosie kampanii prezydenckiej. Niedawno przecież większość z tych osób, które dzisiaj rejestrują listy wyborcze, startowało na wyborach na prezydenta. Takim przykładem jest pan Paweł Kukiz, czy Grzegorz Braun, czy inni kandydaci, którzy jakby też tę swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich traktowali trochę jako ścieżkę w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Więc na pewno tak duża ilość nowych partii jest efektem właśnie tego, co się działo podczas kampanii prezydenckiej i myślę, że też efektem właśnie popularności Pawła Kukiza, bo ten głos na Pawła Kukiza, on był też takim głosem przeciwko dotychczasowemu układowi partyjnemu w Polsce. W związku z czym z tego też korzystają te nowe, powstające partie czy organizacje, które zgłaszają się kandydatów do wyborów do Sejmu i Senatu. Tylko pytanie, czy to może być takie proste przełożenie, głos oddany w wyborach prezydenckich, a głos w wyborach parlamentarnych? Czy te ugrupowania mogą liczyć na poparcie tych samych osób? Zdecydowanie nie będzie to przełożenie, jeśli chodzi o poziom poparcia. Tak? Natomiast sam fakt złożenia podpisu pod listą popierającą kandydaturę w wyborach parlamentarnych jeszcze nie jest deklaracją co do głosowania w tych wyborach, więc wcale nie musi się okazać, że te osoby, które będą podpisywały się na listach kandydatów, będą, i bardzo często tak jest, że głosują na kogoś innego w wyborach parlamentarnych. Natomiast myślę, że ta popularność, którą mogli sobie kandydaci zdobyć dzięki chociażby temu, że wystąpili w telewizji podczas debaty, że ich nazwisko gdzieś tam w tej kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich było obecne, dzisiaj mogą tę popularność wykorzystać do tego, żeby pewną grupę osób wokół siebie zgromadzić. Tak, ale czy mają jeszcze czas na to, żeby przekonywać do siebie wyborców? Czy mogą, w jaki sposób mogą powalczyć o te głosy? No bo kampania prezydencka już powoli jednak odchodzi w zapomnienie, to jak mają sobie przypomnieć? No to jest zadanie teraz kandydatów. Dopiero się zaczyna tak naprawdę walka wyborcza. Mamy półtora miesiąca właściwie do wyborów parlamentarnych. I teraz tak naprawdę od momentu zarejestrowania list kandydatów rozpocznie się właściwa kampania wyborcza. My oczywiście już obserwujemy pewne sygnały tej walki, zwłaszcza między dużymi partiami, która się już toczy od kilka miesięcy. Natomiast myślę, że te właśnie małe partie, one dopiero dzisiaj będą tak naprawdę walczyć o swoje miejsce. Tym bardziej, że sondaże pokazują, że nie ma pewniaka, jeśli chodzi o trzecie czy czwarte miejsce w Sejmie. Czyli ten ruch antysystemowy, jak się go czasami nazywa, może zdobyć szersze poparcie. Czy to w ogóle jest jakieś nowe zjawisko w polskiej polityce, Pani zdaniem? No jest to nowe zjawisko, dlatego że jeśli byśmy zauważyli jakby taką sytuację, że pewne sondaże wskazują na to, że może dojść do układu PO-PiS i nikt więcej nie przekroczyłby progu wyborczego, no to rzeczywiście takiej sytuacji nie mieliśmy, tak? Ale z drugiej strony, no właśnie tutaj ja myślę, że do tego nie dojdzie, dlatego że właśnie, to jest ten czas, kiedy politycy mają szansę zawalczyć o głosy wyborców. Antysystemowe, to też nie jest właściwe określenie tego, że żaden z tych kandydatów nie występuje przeciwko systemowi jako takiemu. Występują przeciwko pewnemu układowi partii, tak? Czyli właśnie temu, że dwie dominujące partii w postaci Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat, powiedzmy, dominują na naszej scenie politycznej, ale to nie jest, jeszcze nie oznacza, przynajmniej zgodnie z definicją antysystemową, że jest to coś, co występuje przeciwko systemowi demokratycznemu czy systemowi pluralistycznemu. Ale bardzo nośne to jest hasło. Jest to nośne hasło, oczywiście, że tak. I rzeczywiście, jeśli startuje się jako kandydat opozycyjny, tak, czyli powiedzmy, mamy wszystkich poza Platformą Obywatelską i PSL-em, właściwie można tak potraktować, to rzeczywiście na fali niezadowolenia społecznego będą oni budować swój elektorat. Z tym, że czy to niezadowolenie społeczne ma pewne głębokie korzenie, czy to jest tylko kwestia pewnego też wizerunku medialnego, to już trzeba rozstrzygnąć. Tak, a partie obecne w parlamencie też nie oddają przecież pola. Słyszeliśmy bardzo dużo w ostatnim czasie wyborczych obietnic. Czy wyborcy dadzą się skusić, myśli Pani? Czy uwierzą w te obietnice?
To znaczy tak, ja myślę, że politycy zapominają, albo może uczą się też tego, że wyborca w Polsce też się zmienia. Po referendum, które gdzieś tam obyło się bez echa większego w Polsce, ale było takie małe badanie przeprowadzone na wyborcach, na małej grupie 1000 osób, które nie wzięły udziału w referendum, pytając ich o powody swojej absencji. No i z tego badania wynikało, że 30% osób nie wzięło udziału w referendum ze względu na to, że nie zgadzało się jakby z samym pomysłem przeprowadzenia tego referendum. Czyli wiadomo, że była to decyzja świadoma. I dzisiaj jakby możemy też powiedzieć, że jest, no 30% to jest spora grupa wyborców, którzy wiedzą, dlaczego idą na wybory, czy dlaczego na nie nie idą, a jeśli nie idę, to jakby, co, jakby jaki mam powód tego, tak? Czy że jest to też efekt świadomej decyzji wyborczej. Czyli raczej takiej porażki frekwencyjnej jak w referendum nie należy się spodziewać? No nie, no tutaj referendum było takim bezpańskim trochę wydarzeniem, tak? Ani politycy o to nie za bardzo zadbali, aby była duża frekwencja. Tak jak mówię, no część osób wybrała nie branie udziału w referendum jako świadomą decyzję. Natomiast no, myślę, że aż tak niskiej frekwencji nie będzie, tym bardziej, że tak naprawdę wszyscy uczestnicy tej kampanii wyborczej mają o co zawalczyć. Również o frekwencję oczywiście, tak? Bo każdy oddany głos będzie się miał szansę przełożyć na mandat w parlamencie. I zarówno partia rządząca obecnie no, będzie walczyć pewnie o to, jak wskazują sondaże, żeby stracić jak najmniej. Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyć o to, żeby zyskać jak najwięcej, czyli żeby stworzyć jednopartyjną większość. A pytanie, w jaki sposób będą walczyć, czyli co może być takim głównym tematem kampanii w najbliższym czasie? Czy imigranci? No trochę życie pokazuje, że te tematy przychodzą jakby z zewnątrz, że nie zawsze da się wszystko zaplanować, tak? Że nie zawsze polityka wewnętrzna czy pewne sprawy, które od lat są pewnym stałym elementem kampanii typu kwestie aborcji czy inne takie światopoglądowe, bardzo różniące społeczeństwo, które do tej pory były pewną kanwą też kampanii wyborczych. Natomiast no, być może tak, imigranci to jest temat, który nie szybko się pewnie skończy jako problem w Europie i nas również w tym okresie wyborczym będzie mocno dotykał. Zwłaszcza, że to budzi emocje także wśród polskiego społeczeństwa. To może być nośny temat. Czyli zapowiada się ciekawa polityczna jesień. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Gościem programu była dr Izabela Kapsa z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a to była Rozmowa Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.